To nie jest wszechświat, który znacie. W tym wszechświecie wszystko jest możliwe, ale tylko nieliczni uprzywilejowani mogą z tego skorzystać. Wydarzenia na naszej osi czasu doprowadzą do nowej ery, a nasz wszechświat nigdy nie będzie taki sam. Jak wiecie, celem tego sojuszu jest wzmocnienie. Razem jesteśmy silniejsi niż ktokolwiek z nas w pojedynkę. Wysłuchajcie mojej współpracownicy, dr Roni. Zgodziliśmy się dzielić informacjami w celu rozwoju naszej działalności. Na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o odkryciu Pegasusa. 6 miesięcy temu wystąpiła anomalia nad piramidą w Gizie w Egipcie. Spowodował ją niedawno odkryty starożytny artefakt, który według legend dawał faraonom boskie moce. Artefakt pochodzi spoza Ziemi. Uważamy, że jest kosmiczną technologią budzącą uśpione zdolności genetyczne organizmu. Niestety został zabrany. Najprawdopodobniej przez agencję rządową GRED, specjalizującą się w zjawiskach paranormalnych. Nie mamy więcej informacji. Co sądzicie o mojej ofercie? Wchodzicie w to, czy nie? Po wysłuchaniu nowych informacji myślę, że to opłacalne przedsięwzięcie. Nie wierzę, że kogokolwiek z was bawią te bzdury. Rozumiesz powagę swojej prośby? Chcesz, żebyśmy zaryzykowali wszystko, co osiągnęliśmy, żeby ścigać jakieś bajkowe UFO? Przestańcie słuchać tego rządnego władzy szaleńca i zainwestujcie w coś innego. Nie mów do mnie protekcjonalnym tonem. Jesteś głupcem. To jest biznes. Trzeba ryzykować, aby osiągnąć cele. To głupie posunięcie. Co mamy zrobić? Wyjść z cienia? Przeciwstawić się rządowi, żeby zdobyć artefakt, na który nie masz dowodu? Kiedy twoje plany zawiodą, osobiście dopilnuję, żebyś samotnie poniósł konsekwencje. Dobranoc. Potraktujcie to jako przestrogę. Stańcie po mojej stronie, albo zejdźcie mi z drogi. Geneza. Upadek Imperium Zbrodni. Panie Pegasus, w końcu znaleźliśmy mapę kosmitów. Blake odbierze ją na pańskie polecenie. Jeśli plan się powiedzie, to mapa wskaże właściwy czas i miejsce na aktywację artefaktu. To jest sedno naszego planu. Nie zawiedź. Rozumiesz? Zawieź mnie do dr Roni. Thank you.
zrobione. Biegnie w twoim kierunku. Policja, nie ruszaj się. Ręce do góry. Hands up! Hands up! Put your hands up! Do ogrodzenia. Go. Nie odwracaj się. Ręce na ogrodzenie. Rozstaw nogi. Rusz ręką. Po co uciekasz? Mam. Zrobiłeś mi niezły trening. Marnujesz się na ulicy. Rozważałeś wstąpienie do profesjonalnej drużyny biegaczy? Nie będę ściemniał. Pójdziesz siedzieć za nielegalne posiadanie narkotyków z zamiarem rozprowadzania i stawianie oporu. Długość odsiadki będzie zależna od twojej współpracy. Co muszę zrobić? Muszę go znaleźć. Nie wydam susa. Nie dogadamy się. Sus jest niebezpieczny. Nikt z ulicy go nie zdradzi. Wolę odsiedzieć swoje i odzyskać życie. Jeśli go zdradzę, to mnie zabije. Nie chcę umierać. Jeśli mi pomożesz, to go pogrzebię, a ty będziesz wolny. Musisz tylko spotkać się z Susem w sprawie transakcji narkotykowej i założyć podsłuch. Wejdziemy po transakcji i skopiemy mu tyłek. Co ty na to? Umowa stoi. Sir, this is Agent Majok. To jest agent Majok. Będzie pracował pod przykrywką. To jest zastępca dyrektora wykonawczego FBI, Marks. Miło pana poznać, mnie również. Jakieś nowe informacje? Plan się powiódł. Detektyw West śledzi Susa. Doskonale. Informuj mnie na bieżąco. Dobrze. Myślisz, że się nadaje? Jest skuteczny. Osiąga rezultaty. Zaraz będę.
Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yalla. Bądź czujny. W porządku. To przyjemność. Wzajemnie. Pora go usunąć, co? Co jest, Sus? Zrobione. Jak to? To była czysta transakcja. Nie była. Rozmawiałem z moją wtyczką. Gromadzą zapasy broni i gotówki. Jakby szykowali się na wojnę. Gang za szybko się rozrastał. Twoją wtyczkę, Momo? Od kiedy go słuchasz? Mów, co chcesz. Wszystko się sprawdziło. Wtyczka w policji wszystko potwierdziła. Przygotowują się do wkroczenia na nasze terytorium. Jeśli je nam zabiorą, to stracimy szacunek. Nie będziemy mieli okazji zasiąść przy stole z Pegasusem. Powinieneś był mi powiedzieć, żebyś znów mnie powstrzymał? Mam obowiązek cię chronić. Każdy taki głupi ruch czyni to coraz trudniejszym. Yeah. Przekażę, że posterunek policji rozmawiał z jednym z naszych. Upewnię się, że nie mają dowodów. W międzyczasie nie wychylaj się i pozwól mi to załatwić. Sir, Dr. Ani has arrived. Przyjechała doktor Roni. Wpuść ją. Dr. Ani, very good to see you. Likewise. Dobrze cię widzieć. Wzajemnie. Usiądź. Well, let's have it. Co to? To wszystkie dane, które zebraliśmy na temat tego artefaktu. Okazało się, że to nie jest normalny klucz. Mieliśmy trudności z identyfikacją właściwości metalu, ponieważ nie widnieją w żadnej naukowej bazie danych. Uważamy, że klucz nie pochodzi z tej planety. Stworzyliśmy program, który pomógł nam go zrozumieć. Jak działa ten klucz? To kolejna zagadka, ale po kolei. Mapa, którą Blake ukradł Meksykanom, powinna doprowadzić nas do odpowiedzi. Moc, której pragniesz, wkrótce będzie twoja. Doskonale. Dziękuję.
Send in Blake, please. Przyślij Blake'a. All right. Dobrze. Obserwowałem Susa od pewnego czasu. Nadeszła pora na spotkanie. Przyprowadź go. Załatwione. Oby się udało. Lubię żyć. Chcę, żebyś przeżył. Trzymaj się planu. Będzie dobrze. Cześć. Jest na tarasie. Salamu alaykum, Momo. Alaykum salam. Jak leci, bracie? How's it going, my brother? Świetnie. Sprzedajesz towar? Jasne, że tak. Podobno w zeszłym tygodniu była u ciebie policja. Dupki kłamią. Wyprzedzili mnie. Zniknąłem i schowałem cały towar. Tyle ci wiszę, a tyle mi zostało. Potrzebuję dwóch cegieł. Two bricks. I could do that. Dobra. All right. Shit. Fuck. Ah! What's that sound? Co to za dźwięk? Sprzężenie zwrotne. Shit. On. You in a wire? Masz podsłuch? Strzelił. Wezwij wsparcie. Strzelił. Ruszamy w pościg. Prosimy o wsparcie. Siódma Aleja i ulica Bell. System działa. Możesz się skontaktować? Tak. Momo? Momo! Słyszysz mnie? Sus! Dobrze, już jedziemy. Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy, przecież jesteśmy braćmi. Tak. Ale wszystko ma swoją cenę. Jaki jest haczyk? Pegasus cię obserwował. Chce z tobą pracować. W końcu.
Udało nam się. Co mamy? 20-letni mężczyzna postrzelony w klatkę piersiową i nogę. Jakie są parametry życiowe? Ciśnienie 148/85, tętno 52. Jest intubowany. Sala operacyjna jest gotowa. Chodźmy. Cieszę się, że żyjesz. Co się stało? Czuję, jakby potrącił mnie pociąg. Nic dziwnego. Postrzelił cię w nogę i wiele razy w klatkę piersiową. Kula ledwo ominęła tętnice główne. Milimetr bliżej, a byłbyś martwy. Dałeś mi słowo i zawiodłeś. Nie powinienem był ufać wrogowi. Nie jestem twoim wrogiem. To Sus strzelił. Mogło być gorzej. Dopadnę Susa. Możesz być pewien. Obserwowałem ciebie i twojego brata. My pana również. Spodziewałem się tego po waszej reputacji. Chcę przekazać ci cenne informacje. Najpierw muszę się przekonać, czy wszystko, co o was słyszałem, jest prawdą. Daj broń. Twoja broń. All of them. Wszystkie. Doskonale. Masz 5 minut, żeby dołączyć do mnie w aucie. Powodzenia. Dwie minuty i 55 sekund. Imponujące. Jedźmy. Wzywałeś mnie, komisarzu? Usiądź. Detektywie West.
Powiadomiono mnie, że nie składasz sprawozdań. Dlaczego? Myślałem, że tak ustaliliśmy. To nie były moje polecenia. Nasz więzień jest zagrożony. Dlatego wraz z partnerem prowadzicie śledztwo i musicie składać raporty. Zakłamane dla nich, prawdziwe dla mnie. Za to wy wychodzicie na ulicę i zachowujecie się jak nieuczciwi gliniarze. Zawalacie sprawę. Jeśli ktoś dowie się o naszej operacji, to krety znów się ukryją, a my wrócimy do punktu wyjścia. Ogarnij się. Rozumiesz? Tak jest. Zanim pójdziesz, powinieneś opowiedzieć mi o strzelaninie. Zawarliśmy współpracę, która doprowadziła nas do Susa. Z powodu niefortunnych wydarzeń misja została przerwana. Nasz współpracownik został postrzelony. Bez obaw. Panujemy nad sytuacją. Oby, detektywie West. Pamiętaj, żeby tym razem informować mnie na bieżąco. Zrozumiałem. Osiem tygodni później. Cieszysz się, że wychodzisz? Pewnie. Jak się masz? Dobrze. Jak leci? Cześć. Myślałem, że wyjdę w kajdankach. Nie, to twój szczęśliwy dzień. Mam dla ciebie ofertę. Podczas poprzedniej mnie postrzelono, więc dzięki. Nie masz wyboru. Co to za oferta? Sus. Dalej go nie złapaliśmy. Jasne. To były żołnierz. To nie zabawa. Chcesz coś zjeść? Nie, lubię być karmiony przez sondę. Jadłeś kiedyś w szpitalu? Powinieneś spróbować. Ma poczucie humoru. Ktoś gada w trzeciej osobie. Poważnie. Moja żona świetnie gotuje. Wiesz, że zapraszasz przestępcę? Okradnę cię i wszystko sprzedam. Mówię poważnie. To nie jest zabawne. Cześć. Co się stało? Śledziłem trop, który kazałeś. Dostanę kamizelkę? Stąd pościg. Kilka miesięcy temu zamordowano członków kartelu narkotykowego w domu w południowej części Phoenix. Zacząłem węszyć. Właścicielem tego domu jest White Burns. Przesłuchałem jego byłą pracownicę. Przyjechałem tu, bo tu pracowała. Kazałem inspektorowi budowlanemu sprawdzić to miejsce. Sprawy wymknęły się spod kontroli. Wchodzimy.
Get down, eh? Padnij. You ain't taking him alive, people! Rzuć broń. Zrobiłaś to? To nie jest dyskusja. Idziesz ze mną. Rzuć broń. Zamknij się. Zrobiłaś to? Rzuć broń, zanim ją skrzywdzisz. Rzuć broń. Nie żartuję. Na ziemię. Ręce na ścianę. Zostaw kapelusz. Zamknij się. Oddaj go. Dasz nam to, czego chcemy. Możesz wybrać łatwą drogę albo długi proces sądowy. Mamy przeciwko tobie takie dowody, że i tak dasz nam to, czego chcemy. Ale wtedy niczego ci nie zaoferujemy. Dostaniesz pełny wymiar kary bez zwolnienia warunkowego. Możesz zacząć mówić albo zaryzykować w sądzie. Twój wybór. Przyjmę twoją ofertę, ale nie mogę ci dać, czego chcesz. Znam Susa. Jest jednym z moich współpracowników, ale zniknął jakieś 2 miesiące temu. A inni współpracownicy? Look, man, mogę podać nazwiska, adresy i numery telefonów, ale nie znajdziesz dowodów. W moim zawodzie nie prowadzimy dokumentacji. Masz pecha. To początek. Pisz. Mogę dostać wodę? Gorąco tu. Sus, co u ciebie? A u ciebie? Dobrze. Gdzie zniknąłeś? Ulice nie są takie same bez ciebie. Co porabiasz? Ukrywałem się. Pracuję nad czymś dużym. Zrób mi przysługę. Zrób sobie wolne. Muszę coś załatwić. Pewnie.
Panie White Burns, masz coś, czego mój pracodawca pragnie. Niech zgadnę. Chcę więcej nieruchomości na swoje operacje. Po części. Załatwiasz gangom nieruchomości, które pozwalają na prowadzenie interesów z dala od psów. Rozdajesz karty, co czyni cię potężnym. Rozumiesz, dlaczego to stanowi problem dla mojego pracodawcy. Pegasus wie, że nigdy nie zrobiłbym czegoś takiego. Dowiedziałem się, że Pegasus, ty i kilku innych, tworzycie klub. Twoja potęga, chciwość i niewiedza sprawiły, że mój pracodawca opuścił twój klub. Pegasus znalazł coś, czego wy nie znaleźliście. Pegasus znalazł klucz? Ma też mapę i prosi o twój kawałek układanki. Nigdy go nie dostanie. Po tym, co się tu dzisiaj wydarzyło, pozostali prędzej umrą, niż mu go oddadzą. Wypełnianie trumien to nie moje zadanie. Gdzie jest kawałek? Już jestem martwy. Dlaczego miałbym ci go dać? Twój wybór zadecyduje, czy twój syn umrze dziś razem z tobą. Nie zrobisz tego, nie masz jaj. Mam, panie Burns. Mów. Tato, pomocy. Bobby? Ty, dupku. Gdzie on jest? Bierz go, szumowino. Lepiej, żeby mój syn był bezpieczny. Jest. Dziękuję za współpracę. Dobra robota. Rozumiem, że pan Burns współpracował. Powiedzmy. Co teraz? Ułożymy pozostałe elementy układanki. To będzie interesujące. Ale najpierw... odwiedzimy sojusznika. Brzmi ekscytująco. W istocie. Dzień dobry. Dzień dobry. Odkryłem coś dziwnego. Lokalna przestępczość zorganizowana wzrosła, ponieważ wszyscy walczą o ten artefakt. Wszystko się układa. Rok temu rządowy transport wpadł w zasadzkę. Skradziono artefakt. Jest bardzo ważny dla agencji. Doskonale. Czekaj na kolejne polecenia. Dobrze. Dobrze pana widzieć, panie Pegasus. Ciebie również. Proszę usiąść. Widzę, że odzyskiwanie artefaktu idzie dobrze. Tak, dzięki moim współpracownikom. Doskonale. Przez nasze ostatnie starania odzyskania artefaktu, nasi konkurenci stali się czujni. Byłoby nam trudno zlokalizować i odzyskać dwie ostatnie części układanki. Na szczęście pomaga mi jeden z najlepszych pracowników rządowych.
Ma dostęp do najlepszego na świecie tropiciela ludzi. To on odnalazł Osamę Bin Ladena. Kazałem mu zlokalizować dwie ostatnie części układanki. Dowiedział się, że rodzina przestępcza Czaszka i Kość ciągle je przemieszcza, aby utrudnić ich odnalezienie. Jeden z moich ludzi ich śledził. Stworzyliśmy bazę danych. Po jej analizie mogliśmy określić, gdzie będą w danym momencie. Jak się tego dowiemy? Wszystko już gotowe. Baza danych jest w sieci. Pańscy ludzie muszą ją uruchomić i zacząć pracę. Dzięki. Będziemy w kontakcie. Powodzenia. Doktor Roni rozpracowuje mapę. Wkrótce otrzyma pan raport. Dzięki. Sus. Mamy zwycięstwo w zasięgu ręki. Czas odzyskać ostatni element układanki. Uważaj, twój kolejny wróg jest groźny. Uważaj. Rusz się. Osłaniaj mnie. Posłuchaj. Nigdy mnie nie słuchasz. Posłuchaj teraz. Musisz ukończyć misję.
Nie martw się o mnie. Obiecuję, że nic mi nie będzie. Musisz iść. Ale ja mam. You gotta go. Ale ja mam. Szanuję ambicje, ale bardziej szanuję staczanie własnych bitew. Pegasus jest tchórzem. Jego pieski odwalają brudną robotę. Twoje pieski zabiły mojego brata. Wręcz przeciwnie. To był test, żeby sprawdzić, czy jesteś godny walczyć ze mną. Jesteś chińskim mnichem? Przyszedłeś po nią? Tak, to weź ją. Z przyjemnością. Lubię patrzeć ofiarom w oczy, zanim je zabiję. Widzieć, jak uchodzi z nich życie. Gdzie twój wózek? Gdzie twój partner? Tam. FBI, nie ruszaj się. Ręce do góry. Przestań do niego mierzyć, bo wkroczę. Nie ruszaj się. Odwróć się. Wierzysz mu? To przestępca. Zamknij się. Spokojnie. Spokojnie? Znasz swoje prawa? Wal się. Ty też. Weźcie go. To brednie. Chodźcie. To jeszcze nie koniec. Za mną. FBI, nie ruszaj się. Niczego nie dotykaj. Jesteś aresztowany. Znasz swoje prawa? Tak. Wstań. Obróć się. Krok w bok. Weźcie go. Nie będzie ci już potrzebna. Let's go. Przysłano mnie tu rok temu, żebym przyjrzał się handlowi narkotykami w mieście. Odkryłem znacznie więcej.
Opowiem ci o wszystkim podczas kolacji u ciebie. Twoja żona świetnie gotuje. Mogłeś mi zaufać, Momo. Nie mogłem spalić przykrywki. Skup się na Pegasusie. Mogłeś mieć Pegasusa. Wystarczyło złapać Susa. Będziesz miał okazję. Bądź gotowy. Mamy wszystkie elementy układanki, klucz i mapę. Musimy tylko być na miejscu wyznaczonym na mapie dzisiaj o północy. Zmobilizowałem wszystkich, aby nikt nam nie przeszkadzał. Doskonale. Jestem bardzo zadowolony. Zyskamy siłę, która pozwoli nam zawładnąć światem. Jest jeden problem. Komisarz i jego współpracownicy zostali aresztowani przez FBI. Przypuszczam, że wiedzą, co planujemy i próbują nas zatrzymać. Mówiłem, że nikt nam nie przeszkodzi. Nawet jeśli spróbują, to będzie im trudno. Miejmy nadzieję, że taki problem nie wystąpi. Rozumiem. Ładna fryzura. Dziękuję. Przestań do niego mierzyć, bo wkroczę. Jeśli ktoś dowie się o naszej operacji, to krety znowu się ukryją, a my wrócimy do punktu wyjścia. Mówi West. Dobrze. Już się ubieram. Wyślij mi lokalizację. Wszystko gotowe. Zaczynajmy. Otwórz bramy natury. Uwolnij moc, która w niej drzemie. Otwórz bramy natury. Uwolnij moc, która w niej drzemie. Move! Move!
Otwórz bramy natury. Uwolnij moc, która w niej drzemie. Open the gates of nature we speak. Unleash the power that lies within. Open the gates of nature we speak. Unleash the power that lies within. Open the gates of nature we speak. Unleash the power that lies within. Open the gates of nature we speak. Unleash the power that lies within. Open the gates of nature we speak. Unleash the power that lies within. Open the gates of nature we speak. Unleash the power that lies within. Stay here. Zostań tu. Przyślijcie pomoc. Nie ruszaj się, już dobrze. Wezwijcie IMS. Co z Pegasusem? Dredziarz długo nie ujrzy światła dziennego. Dostał podwójne dożywocie. Dobra robota. Wystraszyłeś nas. Jak to? Coś spowodowało, że robiłeś dziwne rzeczy. Specjalista powiedział, że twoje molekuły podróżowały szybciej niż ludzkie. Wytwarzałeś elektryczność statyczną. Nie mogli cię leczyć, bo twoje ciało nie było stałą materią. W końcu się ustabilizowałeś i mogli zacząć cię leczyć. Cokolwiek się stało, nie jest trwałe. Pegasus zrobił to wszystko na darmo. To szaleństwo. To prawda. Mam dobrą wiadomość. Lekarz mówi, że wyjdziesz po kilku dniach bez śpiączki. Nie mogę się doczekać. Jak my wszyscy. Muszę wracać do rodziny. Odwiedzę cię. Żaden problem. Trzymaj się. Odpoczywaj. Do zobaczenia.
geneza, upadek Imperium Zbrodni. Lata później. Porozmawiamy, gdy wrócę. Obiekt otwarto w 1910, ma ponad 100 lat. Zamknięto go w 1970. Jest wyposażony w najnowszą technologię. Przetrzymujemy w nim specjalnych więźniów. Mają umiejętności? Tak. Chcę się przyjrzeć. Dobrze. Dużo zainwestowaliśmy w ten projekt. Chcemy, żeby był udany. Zrozumiano? Tak. Kogo chce pani zobaczyć? Tego więźnia. To Caleb. Zwą go Patelnią. Dlaczego? Zabił kilku więźniów i oficerów Patelnią. Wyciął im języki i otworzył czaszki. Dość. Scott. Patelnia.
Scena 4B, ujęcie drugie. Akcja. Cięcie. W porządku? Mantra, ujęcie pierwsze. Ujęcie drugie. Cięcie. Mantra, ujęcie piąte. Camera. Okay. Scene four, take two. Scena czwarta, ujęcie drugie. W końcu znaleźliśmy mapę kosmitów. Blake odbierze. I jeszcze raz. W końcu znaleźliśmy mapę kosmitów. Blake odbierze ją na pańskie polecenie. Jeśli plan się powiedzie. Mam zdjąć spodnie? Wine na plan. Gramy? Dobrze, George. Jesteśmy gotowi. Mam iść sam? Nie, wezmą cię z biura. Co mam zrobić? Usiądź. Będę w biurze. Korytarz, ujęcie pierwsze. FBI, nie ruszaj się. Niczego nie dotykaj. Jesteś aresztowany. Znasz swoje prawa? Wstań. Akcja. Tekst polski Agata Kapelańska. Czytał Maciej Więckowski. Prosper. Oh no, no. I'm a king. I was born to reign. Take a deep breath and raise my hand. I pray to God that they understand. Amen. So much hate, so many fake, and here I stand. I was raised around killers and dealers. Learned math on a triple beam, fill your prescription. Mama tried to raise me right. I would say that she did it, cause I survived through it all. And now I'm handling business. A lot of snakes in my past, trying to hide in the grass.
chance. I cut your head off fast. You've been on blast, and my emotions don't exist. My heart turned cold, but I never sell my soul just to get to the throne. I work hard for my crown. I took what I wanted, and I fought for these stripes. On my life, I promise. And these demons everywhere, I'm maneuvering through them, trying to get a taste of heaven while I'm doing it moving. Yes. The Lord is my shepherd. He prepares a table for me in the presence of my enemies. No weapon formed against me shall prosper. No weapon formed against. What up, Blaine? Hear me, what up? Hey, main music. Strap up. Keep city, nigga. No weapon. Dear Lord, keep these haters quiet. If they slander my name, then I'ma start a riot. I pay dues just to get where I am. Feeling like I'm not far from whatever I plan. I sketched it out in my brain. Then I took action, I'm active. I keep it cracking, ask about me, but really, half these niggas ain't about that life. It's just shit they say when they write. Since he rhyme, they figure it's tight, and that's just ignorant nigga for life. Down by the night, shoot on sight. I come and be when I'm ready for war. Never been scared, stay prepared. I'ma get mine, you get yours. A born leader with a heater. Thanks to my believers, I'ma keep it in the streets. Deep, they got to see us. Daddy never been around. So my father is God, and I pray for his protection. My weapon is sharp, I use my words to cut flesh. The truth gon' hurt him, but if I don't do it, then who gon' serve him? Nobody. Regardless of land, label, or language, there is only one God. I've been greatly unjust to myself, and I confess my